Super, no i widzimy się po raz kolejny. Spotykamy się w kolejnym gospodarstwie. Tym razem jesteśmy w gospodarstwie państwa Krzak koło Pińczowa. Gospodarstwo, które funkcjonuje, znamy się z nimi już od dobrych kilkunastu lat. Tradycje ich sięgają dużo dłużej. Zobaczymy sobie tutaj wszystko po kolei od etapu produkcji, głównie produkcja kwiatów, poprzez lekką logistykę do punktu sprzedaży. No i co, zaczniemy sobie może od wejścia na strefę produkcyjną. Mamy niestety zakaz wejścia do tuneli na produkcję. No to wchodzimy, najwyżej kartkę się później wyrzuci. Tutaj zaczynamy od tunelu, który udało się wystrugać w największym możliwym do tej pory spadku terenu. Spadek terenu tutaj na 80 metrach to jest grubo ponad 2 metry. Dlatego jak widzicie za mną tunel wydaje się dosyć niski, ale ze względu na to, że trzeba było jakoś zgubić różnicę w spadku uwzględniającą zamontowanie wiecznika dachowego. Różnica terenu grubo ponad 2 metry, dlatego różnica wysokości boku prostego tego tunelu jest od 1,80 m do ponad 3 metrów. I wiąże się to z bardzo dużymi problemami przy produkcji, ponieważ cała woda ścieka. Cała woda niewykorzystana przez rośliny musi być odprowadzana zgodnie z kierunkiem spadku. Tutaj widzę pani właścicielka podlewa ambitnie kwiatuszki i super. Możemy iść dalej? Dobrze. Tunel na przeciwległym końcu jest znacznie wyższy. Tak jak mówiłem, problemy są z podlewaniem, z odprowadzaniem wody, z ogrzewaniem, z zawieszaniem ampli tutaj po bokach. To wszystko wymaga dodatkowych nakładów pracy, niemniej tego terenu tutaj nie można było zniwelować, ponieważ albo na jednym końcu, albo na drugim musiałby być zrobiony jakiś uskok, skarpa, murki oporowe. W tym układzie gospodarstwa nastręczałoby to jeszcze więcej problemów w przypadku opadu śniegu, ulewy i różnych takich dziwnych anomalii pogodowych. Teraz przechodzimy przez strefę pakowania. Po drodze zobaczymy starsze tunele, które pomału są usuwane na korzyść nowych, dużych, z lepszym klimatem. I znowuż musimy przejść przez strefę zakazu wstępu, no ale ponieważ uzyskaliśmy wszystkie niezbędne zezwolenia i certyfikaty, możemy się tutaj poruszać w tej strefie bez problemu. O, udawajmy, że tego nie było. Dzielenie wiecznika. Dlaczego tak to śmiesznie, dziwnie albo głupio komuś by się mogło wydawać wygląda? Duży spadek terenu powoduje, że nie da się zrobić jednego długiego wiecznika działającego w poziomie. Konieczne jest rozdzielenie tego na dwie, a czasami nawet na trzy sekcje, żeby szczeliny były równe. I no tak jak mamy w tym przypadku. Wiecznik jest podzielony mniej więcej w połowie obiektu na dwie części i zdaje egzamin. Drobna szczelina wystarcza do wietrzenia roślin. Tutaj mamy sekcję bylin i glaków. Jagoda kamczacka, bardzo zdrowa roślina, zalecana przy dnie moczanowej na przykład, wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym w Japonii. Jak sama nazwa wskazuje, jagoda kamczacka pochodzi z Kamczatki mniej więcej, może nie do końca. Natomiast jej walory są nie do przecenienia, chociaż mniej smaczna może jest, mniej słodka niż borówka amerykańska. Naprawdę walory zdrowotne są potężne i jest tylko problem w Polsce, a to jest problem w dystrybucji, w sprzedaży, ponieważ chłodnie nie przyjmują tych ilości owoców, które moglibyśmy wyprodukować. Kilka lat temu producenci przerzucili się z części produkcji porzeczek na produkcję jagody kamczackiej. No niemniej rynek się trochę załamał i pojawił się problem ze sprzedażą, ale polecam. Jest fajna do przetworów, a już o nalewkach nie wspomnę. Odsuwamy się od części produkcyjnej, idziemy w kierunku części bardziej sprzedażowej. Tu już mamy rośliny wyeksponowane bardziej pod klienta z cenami. Ciekawostką tego obiektu jest to, że są zastosowane trzy rodzaje pokrycia folią. Podwójną mleczną, mleczną i bezbarwną i tylko bezbarwną. Wszystko zależy od ekspozycji na światło oraz od roślin, które są w środku sprzedawane. Na samym końcu tego obiektu znajduje się część taka, powiedzmy, technologiczno-pakunkowa. Całkiem inne drzwi, większe do wjeżdżania maszynami, do wywożenia torfu, towaru, do wywożenia dużych ładunków. Ściana
wystawiona na zachód. Były problemy z silnym wiatrem, ale udało się je rozwiązać. Zakaz wejścia do tuneli na produkcję. No to nie wchodzimy. Ciężko było uzgodnić wspólną wersję, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. To jest połączenie punktu sprzedaży z produkcją. Dalej mamy do czynienia tutaj, mieliśmy do czynienia tutaj z problemem spadku terenu, natomiast udało się tutaj tak to zrobić. Jak widać są stoły, to stoły po długości, co przy dużym spadku terenu jest dosyć karkołomnym rozwiązaniem. No ale się udało. Klienci przychodzą, kupują, o to chodzi. Rośliny się dobrze czują. Górna cieniówka klasyczna, 60% zacienienia, energooszczędna. Pomaga to i roślinom, i klientom. Można stworzyć klimat, że nawet w upały przyjemnie jest tutaj wśród roślin pochodzić. Później połączono, nawet widzę, że to we własnym zakresie klient sobie połączył ten obiekt z dużo nowszym, dużo wyższym tunelem, który mamy, tak jak wcześniej mówiłem, trzy rodzaje zaciemnienia. Najlepiej to widać, jeżeli chodzi o samą folię na razie, oprócz tego cieniówka. Najlepiej to będzie widać na przebitkach, że jedne płaszczyzny cieniowania przechodzą w inne. Wszystko wynika z tego, jak operuje słońce w tych tunelach i no, widać, do mniej więcej do 1/3 tego tunelu mamy dużo większe zacienienie niż w kolejnej 1/3, ale wszystkie rośliny są zadowolone. Pomału ta część produkcyjna będzie, że tak powiem, likwidowana na korzyść powierzchni sprzedażowej. Stare tunele, które już na siebie zarobiły wielokrotnie, pomału ich czas mija, klimat w nich jest w upalne dni, nawet w słoneczne dni jest ciężki, pracownicy się męczą, dlatego przechodzimy do wyższych tuneli i tak, proszę bardzo, polska szkółka, polskie gospodarstwo współpracują, widzę, od polskiego producenta rośliny. Tak naprawdę to w sumie o to w tym wszystkim chodzi, żeby Polak dawał Polakowi zarabiać, dawał Polakowi pracę, a nie, chyba że już w ostateczności, posiłkować się spoza naszych granic roślinami, produktami czy półproduktami. To mi się podoba, to mi się podoba w gospodarstwach polskich. Polacy pracują, Polacy zarabiają. Chodzimy do naszego, a już nie naszego, klienta najnowszego dziecka. Początek jednego bardzo długiego obiektu. Ruła pod nogami. Początek bardzo długiego obiektu będzie robiony etapami. Tunele, które pokazywałem wcześniej, będą sukcesywnie rozbierane. Ten tunel będzie przedłużany i mamy ten sam problem, co problem czy dobrodziejstwo, co na poprzednich obiektach. Duża różnica w spadku terenu. Ten tunel jest przepotężny. Od ściany szczytowej, to tam na przewidce będzie widać, mogę stanąć na ścianie szczytowej, bo płacą mi za to. Natomiast będzie coraz niższy, ale i tak będzie dobrze wietrzony i spowoduje to, że produkcja będzie łatwiejsza, bardziej ergonomiczna i przyjazna dla ludzi. Ale niższa ściana, ona zostanie, przedłużymy ten tunel, to przypuszczalnie jeszcze w tym roku, o kolejnych prawie 40 metrów. Te tunele znikną, a my będziemy iść dalej i dalej. Jeżeli tylko klient będzie miał na to ochotę i perspektywy rozwoju, a o to gospodarstwo jestem spokojny. Fajnie się tutaj chodzi, rozmawia, fajna pogoda, ale będziemy kończyć wizytę w tym fajnym gospodarstwie. Cóż mogę powiedzieć? Lajkujcie, subskrybujcie, może Wam to wyjdzie na zdrowie, nam pewnie też. Natomiast temu gospodarstwu mam nadzieję również jest napis na bramie, proszę bardzo, zapraszamy, ewentualnie gdybyście chcieli adres do tego miejsca, możemy udostępnić. Gospodarstwo naprawdę polskie i polecamy.